Witajcie moi mili bardzo serdecznie. Zapewne są wśród was osoby interesujące się gadami. Ba, może nawet ktoś z was takiego mego pupila posiada w domu. Dziś porozmawiamy sobie o dużym wężu, który swoimi rozmiarami ma przewyższać nawet anakondę. A więc do roboty. Sukuri Gigante jest jednym z najbardziej tajemniczych przedstawicieli świata zwierząt Ameryki Południowej. Nazwa w przełożeniu na Polski oznacza dosłownie wielki wąż Boa. Według relacji Gadzy mieszkuje do rzecza Amazonki, oprócz tego w sumie można zobaczyć bezporadycznie na obszarze chociażby Argentyny, Wenezueli, Guyany, według opisów świadków zwierzę to ma wymiary monstrualne. Ich ciało osiąga długość nawet 13 do 50 metrów, natomiast średnica wynosi około 75 cm. Jak na wielkiego węża przystało, jego waga jest niespotykana. Według zeznań obserwatora, widziany przez niego osobnik ważył około 5 ton. Jeśli chodzi o wygląd, to nie odróżnia się on wieloma specyficznymi cechami od innych węży. Posiada duże oczy, które wieczorami błyszczą, co ciekawe na niebiesko. Natoczami można dostrzec coś, co przypomina kształtem wyrostki, które przypominają niewielkie różki, tak jak można je widzieć już mi. Prowadzi zarówno wodny, jak i naziemny tryb życia. No dobra, omówiliśmy sobie wygląd oraz zamieszkiwane tereny. Przejdźmy zatem do tego, co chyba lubicie najbardziej, a mianowicie relacji świadków. Jest ich całkiem sporo, jednak pozostawiam sobie część materiału do bloga. Otóż do jednej z pierwszych zmianek o niezidentyfikowanych wężach pochodzi ta ze stycznia 1907 roku. Otóż wtedy to zwierzę było widziane po raz pierwszy przez podróżnika, a zarazem odkrywcem Persiego Łoketa. Wtedy to mężczyzna zastrzelił mierzącego niecałe 20 metrów węża w Rio Abuna w Brazylii w pobliżu granicy z Peru. W najgrubszym miejscu średnica ciała wynosiła zaledwie 30 cm. Kolejnym spotkaniem z olbrzymem miało dojść niedaleko miejscowości Alpenque w Brazylii. Nastąpiło to 29 października 1929 roku ojciec Wiktor Heinz e, zauważył olbrzymiego węża pływającego w Amazonce. Przestraszony mężczyzna nie wiedział, co ma zrobić. Zwierzę płynęło bardzo blisko niego. Według jego relacji sposób poruszania się zwierzęcia przypominał zwykłego węża, jednak różnica była taka, iż ten wąż był ogromnych rozmiarów. Wypytany mężczyzna, czy nie mógł się pomylić, zaprzeczył. Twierdził, że wiele razy bywał po Amazonce, jednak takiego węża widział po raz pierwszy w życiu. Przejdźmy sobie zatem do rozwiązania zagadki. Tak jak pewnie sami domyślacie się, wielką bestią jest tak naprawdę anakonda lub też jakiś inny gatunek wielkiego węża, chociażby pyton. Dla podtrzymania tej teorii posłużę się pewnymi ciekawymi informacjami, na które udało mi się natknąć w poszukiwaniu jakiegoś sensownego wytłumaczenia. Otóż w 1920 roku Raymond D. Marts, kurator gadów zoo w dzielnicy Bronx w Nowym Jorku, zaoferował 1000 dolarów nagrody dla każdego, kto dostarczy jednoznacznych dowodów na istnienie węża, który miałby około 12 metrów długości. Nagroda niestety nie została przez nikogo odebrana, jednakże istnieje wiele niezwykłych relacji świadków, którzy twierdzili, iż istnieją takie egzemplarze w różnych rejonach świata. Zacznijmy sobie więc od pierwszej relacji historycznej w czasie Imperium Rzymskiego, a dokładniej pierwszej wojny punickiej datowanej na okres 164 do, 200, do 241 roku przed naszą erą. Z Kartaginy wyszedł oddział rzymskiej armii prowadzony przez nieznanego generała Marcusa Attilusa Regulusa. Kiedy wojownicy osiągnęli rzekę Bargdas, zostali zatrzymani przez ogromnego węża. Według opisu uniósł swą wielką głowę oraz część ciała trzciny. Głowę miał spłaszczoną oraz oczy świecące, tak jak było to w przypadku tajemniczej bestii z Amazonki. Zdębiały oddział wpatrywał się jak złowrogo na nich spogląda. Według relacji żołnierzy szacować można jego długość na co najmniej 30 metrów. Zrezygnowana armia Regulusa była na tyle wstrząśnięta widokiem bestii, że nie chciała przekroczyć miejsca, w którym owa się ujawniła. Wódz zdecydował się wycofać w dół rzeki, chcąc przejść z dala od jej opiekuna, Wielkiego Węża. Jednak... Wcześniej znalazło się paru odważnych, którzy nie przestraszyli się gada pilnującego swojego terytorium. Ogromna bestia bez ostrzeżenia zaatakowała każdego śmiertelnika, który chciał przejść przez jej teren. Jej głowa wystrzeliwała z wody niczym pocisk, chwytając przerażonego delikwenta. Potężne szczęki zaciskały się na nim. Cielsko węża otaczało biedaka, miażdżąc wszystkie kości, topiąc go w odmęcie wody. Za każdym razem, gdy Ktokolwiek próbował przejść przez rzekę makabryczna scena ponawiała się. Rozłoszczony regulus furi rozkazał swoim ludziom sprowadzenie balist, które miały się przydać przy zdobywaniu miasta. Tym razem jednak posłużyły innemu celowi. Pocisk po pocisku spadł na węża bombardując go nieustannie, aż ranny i oszołomiony stwór w końcu zaczął wycofywać się do rzeki. Nim jednak to nastąpiło jeden z pocisków trafił go prosto w głowę, między oczy, niszcząc czaszkę, zabijając tym samym bestię. Po wyciągnięciu bezwładnego ciała zebrani żołnierze jednogłośnie nazwali go Lewiatanem świata węży. Zapiski, które przetrwały z tego zdarzenia, mówią, że skóra jego mierzyła około 37 metrów, Znubiewające trofeum, a także groźne szczęki węża, ostatecznie zostały sprowadzone do Rzymu i umieszczone w środku jednej ze świątyń na Kapitolu. Zostały tam do około setnego 133 roku przed naszą erą, gdzieś tak, kiedy to pod koniec wojny przeciwko Celtom zniknęły i nigdy nie zostały odnalezione. Czy jednak wielkie węże żyją do dziś? Przeważnie jeśli mówimy o wielkich wężach mamy na myśli anakondy lub też pytony, które są w stanie osiągnąć niewyobrażalne rozmiary. W Brazylii możemy do dziś dostrzec węża, który jest w stanie zjeść naraz cielę lub człowieka, jednak czy sukuri giganty istnieje? Być może tak, być może jest to jeden z niezbadanych okazów amazońskiej dżungli, jakiś kuzyn anakond, który czeka na odkrycie. Nie należy tym samym nastawiać się sceptycznie do tych bestii. Kto w końcu mówił, że nieznane jak do tej pory kryptydy mają być zwierzętami z świata fantazji? Często są one mylone ze znanymi nam zwierzętami, różniące się od nich pod względem zachowania lub też budowy wewnętrznej albo rozmiarów, jakie osiągają. W tym też przypadku mamy do czynienia z wężem większym niż znane nam, jednakże pochodzącym również z legend. Do przykładu opowiem wam jedno z nich na zakończenie tego odcinka, jednak przed całą tą bajką pomówię co nieco na temat tego, jaki wizerunek mają węże w kulturze. Stereotypowo wąż jest kojarzony ze złem i grzechem. Tu duży wpływ miała Biblia. Wąż odgrywa ważną rolę w folklorze i legendach średniowiecznych jako usposobienie szatana. Należy jednak pamiętać, że wąż nie zawsze ma złe znaczenie, na przykład laska eskulapa, symbol medycyny. Widniejący często na aptekach. Wąż opleciony w laski oznacza ciągłe odradzanie się, odnawianie, długowieczność, yy, ponieważ wąż zrzuca starą skórę. Powróćmy jednak do węży groźnych i strasznych. Z wiele historii pionierów napotykających duże węże, jakie czyhają w dziczy Japonii. Pierwsi ośrodnicy rejonów górskich posiadało wiele podań na temat gadów z gór, które mogły pożreć psy oraz podróżników. Chłopi zamieszkujący gęsto zalesione obszary mówili o rodzaju dużego węża boa zwanego przez nich Umbawami lub Yamakahi. Okolicznościowe raporty dowodziły, iż bestie te zjadały rocznie wiele dzieci oraz kobiet. Prowadzono także wiele ekspedycji, zazwyczaj były one przeprowadzane przez zwykłych mieszkańców, żądnych przygód lub też zarobku. Oczywiście ekspedycje nie wyruszały na wyprawę bez broni. Podobno niektórzy z ochotników zabijali bła przynosząc skórę na sprzedaż, czasami jednak znajdowali się tacy, którzy przynosili na targowiska żywe okazy. Tajemnicze mistyczne opowiadania o wielkich skarbach umieszczonych na szczytach gór Japonii, również mają coś wspólnego z wężami oraz bóstwami im towarzyszącymi. Głównym miejscem tajemnic ma być góra Mandcurgi, która swoją drogą jest ściśle związana ze zjawiskami paranormalnymi. Legenda głosi, że jest to piramida stworzona przez człowieka, niektórzy z mieszkańców wierzą, że znajduje się gdzieś w niej skarb króla Salomona. Co ciekawe, sam skarb ma być strzeżony przez kolosalnego węża. Gaten jest rzekomo napotykany od czasu do czasu przez czasowiczów oraz turystów przebywających w okolicy i wtedy mówi się, że ma ponad 12 metrów długości, a nawet więcej. Góra znana jest do dziś z dziwnych zaginięć. Uważa się, że ludzie, którzy zniknęli w rzeczywistości, zostali tak naprawdę pożarci przez olbrzymiego węża. Według opowiadań jest on bardzo agresywny oraz atakuje każdego, kogo napotka na swojej drodze. Jednak czy legendy kłamią? Czy jest to jedna wielka bajka, a zaginięcie ludzi są tak naprawdę przypadkowe, spowodowane często brakiem wyobraźni turystów? W dniu 26 maja 1973 roku pracownicy leśni na Surgi natknęli się na węża, który został później opisany jako tak gruby jak słup telefoniczny. Cały pokryty był czarnymi, błyszczącymi łuskami, jedynie jego podbrzusze było białe. Według zaskoczonych pracowników mierzył on co najmniej 10 metrów. Raport ten spowodował wielką panikę wśród mieszkańców. Niektórzy z nich również złożyli relacje na temat węży przekraczających 8 metrów. No i w sumie tym akcentem kończymy ten odcinek. I pragnę tutaj zadać pytanie: czy bestie istnieją? Pozostawiam Was tym pytaniem i mam nadzieję, że niektórzy z Was postarają się udzielić jakiejś wyczerpującej odpowiedzi. A tymczasem trzymajcie się. Cześć.